serio, nie myślałbym, że jest aż tak mokro. Do ponad połowy pola tak poryłem, że no ją by tylko, żeby się nie zawiesił, bo mówię, kurwa, John Deere'em, od której strony, mówię, przez pole będzie mnie ciągnął po zbożu, no trudno się mówi. Ale wiecie, cały czas powoli, powoli, malutkimi kroczkami, jako tako się udało tutaj zrobić. Kurde, jeszcze tak chyba nie było tu nigdy poorane mocno i głęboko, bo kurde, powiem wam szczerze, będę musiał najpierw wpaść z bronami. A dopiero chyba jutro przyjadę, nie wiem, z agregatem, albo jeszcze może dzisiaj, bo niestety, ale no to trzeba, wiecie, porozbijać też te pecyny i nie uciągnę agregatu, a nie chcę zbytnio John Deere'em chyba agregatować, choć no by był dobry, ale nie wiem, czy nie za duże dziury będzie zostawiał, nie? O, pierdziele, bo zobaczcie, bo tą glinę trzeba porozbijać jakoś. My sobie wycofniemy tu. Wiecie, też już mam mało materiału na karcie, ale chyba z kamery nie będę nic normalnej nagrywał. Jakąś ją wezmę, sformatuję i będzie jak to lala. Boże, tam człowiek przyzwyczajony. Ja już tu teraz cały mokry jestem od kręcenia tą kierownicą. No, ale oreczka poszła sprawnie, ale powiem wam, że trzeba kupić większy puch. No, bo wiadomo, no, no pierdala swoje. To jest szóstka, 90 koni. On nie miał żadnego problemu, żeby sobie radzić się z tym pługiem. I strasznie mozolnie długo to schodziło, powiem wam szczerze. Nie wiem, opierdzieli około 15, mniej więcej na hektar. A wiem, że jest w stanie zrobić. A wiem, że jest w stanie zrobić o wiele, wiele więcej, nie? Więc tu trzeba będzie coś pomyśleć, tak naprawdę. Co będzie dalej? No bo w workach, no to kurwa. Przy 3 hektarach to już jest hektar na plus. Nawet mniej bym powiedział. Przy 2 hektarach to masz 1 hektar więcej zrobione tym. Zrobione 3-pekiem około, bo 3-pek tam, no powiedzmy, koło tych opierdoli, ta na hektar. No ten opierdzielił na około 15 na pewno. Więc no troszeczkę to niestety jest, ale za to nie było w ogóle męczarni. I człowiek sobie w spokoju tą oreczkę robił, tak? Więc to jest też duży, duży plus. Ale no nie dziwię się, bo tam pisaliście mi na Instagramie, że o kurde, ty możesz wjechać fajnie. No widzicie, są kawałki, gdzie wjechać mogę, są kawałki, gdzie nie wjadę jeszcze przez długi, długi czas, więc te siewy grochu będą naprawdę mega opóźnione. I powiem wam szczerze, no ciekawe, jak on by sobie poradził ten groch na, jakby była tam właśnie ta odmiana zimowa zasiana. Co to by się właśnie z nim działo? Dobra, ja sobie tak dłuższe jadę, zrobię koło domku i będziemy się zapinali w brony. O, jeszcze piękne słoneczko. Dobrze, dobrze, akurat trochę ziemia przez nie właśnie dojechała paletka, słuchajcie. Od Southern Union. Bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Ja wam wcześniej nie mówiłem, bo generalnie chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ale my już mamy właśnie Southern Union posiany groch Dexter. Właśnie to jest groch zimowy. Głównie są grochy jary, ale właśnie taką fajną alternatywą jest groch zimowy i chcieliśmy właśnie, mimo że od razu pierwszy rok mamy tak naprawdę groch w swoim gospodarstwie, no to bardzo fajną sprawą będzie od razu przetestowanie, jak poradzi sobie taki zimowy, a jak poradzi sobie taki wiosenny groch, więc wam zaraz pójdę też na pole, pokażę, bo on teraz już naprawdę z dnia na dzień rośnie nam pięknie w oczach, ale też przy okazji od razu na ten rok postanowiłem, że przetestujemy sobie coś nowego i mamy tutaj jęczmień Salt, również od Southern Union, wersja demo tutaj, więc zobaczymy, co to tak naprawdę będzie i może coś potestujemy w tym roku również właśnie od tej firmy. Także bardzo serdecznie za paletkę dziękuję. Fajne małe woreczki, więc sam raz teraz w siewniku duży zasyp, więc też z tym nie będzie problemu. Chcę się dokopać do tego grochu, ale on jest na samym spodzie. Ale to siła 99, jest to dwurzędowy, jakby się nie mylę, jęczmień. Dobra, tu my mamy pod spodem est nasz groch, który będzie zasiany właśnie na tym poprzeczniaku, co jest taki mokry. Zobaczymy sobie, czy tam sobie poradzi. Znajdujemy się generalnie teraz na plantacji naszego grochu ozimego. Powiem wam, że zaczyna to naprawdę bardzo fajnie wyglądać, zaczyna nam się to zielenić. Około 20 października, jak dobrze pamiętam, był wysiew.
a dzisiaj mamy, słuchajcie, 13 marca. Więc tak naprawdę gdzieś koło 20 marca zaczniemy siać groch Jary, więc zobaczmy, jaką on ma już tutaj na ten moment przewagę. Pole tu od razu za domem, więc fajnie, bo nie duże. No tak na sztukę, powiem wam, było rane, bo tu prawdopodobnie trochę będzie podwórko przebudowane i tu będą teraz miały kury wybieg, będzie inaczej szła droga. Bo raczej chyba nie ma sensu wydawać, wiecie, oddzielnie uprawy całej, choć wprawdzie brony, agregat i ten agregat mógłbym zrobić, żeby były, wiecie, jako oddzielny vlog, ale lepiej iść na jakość, nie na ilość. Dobry. Dobra, brony pięcioskibowe, obrotowe, proszę ja was bardzo. O cholera, ktoś to chyba z 5 lat nie był używany. Czekaj, tu trzeba dobrze wejść. Czy one są tutaj luźno? Właśnie nie. Cholero ty. O, teraz pójdzie. Dziękuję. Teraz tak, tu się czasami gdzieś spinało, ale gdzie? Zacznijmy od tego. O, no raczej to wyleci. Ale te bolczyki się chyba pourywały. O, te powinno chociaż się dobrze rozłożyć. Pójdziesz szczęśliwo. O, tu. Widzicie, jak to jest ogółem. Wspaniale. Oddaj mi buta. Dobra. Się zawziły. W tamtym roku chyba były wymieniane, jak dobrze pamiętam, widelce. No i zobaczymy. Nie mam zamiaru robić poprzek ani nic, bo tu nie, to zimie. Świeża orka.
ale tak się rozłożyłem, tam chwilę ponagrywałem. Kurde, wszystko z jednego pola prawie będziecie mieli. Mówię, nie, nagramy jeszcze tutaj. Jednak to kawałeczek taki malutki koło domku, więc spoko. W miarę tą dziurę udało się zawalić. Gdzieś tam trochę tej ziemi było potrzeba. Wcześniej jeszcze sobie woziłem, a tak mówię, nie jestem skory, żeby wszędzie tą GoPro zakładać, a po innym cały czas tej GoPro chodzi, tylko klik, klik, klik. Ale przez ten vlog, kurwa, spokoisz się, dziadu. Przez ten vlog, kurde, śliwny, to powiem wam szczerze, że człowiekowi się nie chce tyle materiału nagrywać, bo później jest taki problem, że kurwa nie idzie tego skleić. Czekajcie, teraz jeszcze śrubę rozkręcę, bo troszkę za mało. I tak to ono mi niepotrzebnie, muszę mieć je nisko i mi kurde zawadzają łączeniami i cały czas latają. Czekaj, bo mi kurde buta tu zostało, oddaj mi buta. Nie wiem, co to się dzisiaj na mnie uwzięło. O, dobra, teraz będzie kitę. I tak to bym sobie nagrał, jak, że mi się kopał tam na poprzeczniaku. I bym sobie nagrał, jak to obornik sobie woziłem, o tak wiecie, tą łyką na tył, bo podważywka typowo. Mówię, gdzie to tam wjechać, kurde, tym rozrzutnikiem. Ale się ruda wyorała. Jeszcze nigdy nie dotykana. Ale fajnie, fajnie grosz, zobaczcie, z dnia na dzień rośnie w oczach. I teraz widzicie, już jaką mamy przewagę grochu ozimego nad grochem wiosennym. No tam nie wjedziemy. Jeszcze przez, jeżeli by teraz nie padało, to myślę około 2 tygodni. Bo musi cała woda z torowu zejść, no to też wtedy ten poziom wody się obniży. A tam widzę, nawozy próbują, ale odjechał dookoła, tam gdzie to najmokrzejsze mu się udało. Kurde, atakują brony. Nie wiem, czy tu nie wsiejemy. Tak weź, wiecie, już bez uprawy typowo. Słabo ten groch, mówię, tak było, to była taka glina, zresztą widzicie sami. I to później wtedy lało, lało. O kuźwa, co tu jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nero pies. Epa na drobnym, kurwa. Ja to będę musiał 2-3 razy przejechać. Wręcz by powiedział, że poprzek. Dobra, zawijka. No ugłaszczemy to, bo później już wiecie, z agregatem nie będę się po 3-4 razy bawił i cofał. Drona szersza. To troszkę szybciej nam tu, kochani, pójdzie. Wiecie, tam sąsiad, kurde, widziałem, to tak, wczoraj jechał agregat pierw. Później jechał chyba z wapnem. Znów agregat. Przejechał z nawozami i znów agregat. Zasiali dzisiaj i dzisiaj jeszcze bronują poprzek. No pole jest już tak osuszone. No u mnie tyle akcji nie będzie, bo nie będę też tyle przesuszał pola. Tu akurat przesuszanie nie jest skazane, bardziej by się przydało przesuszyć. Chciałem tamten kawałek, no ale to nie wyszło, jak sami widzieliście. Dobra, o to dzisiaj mi tak ręka wygięło 3 czy 4 razy z tym skręcaniem, kuźwa to jest. Już mówię, nie, koniec. Koło kurwa tak stało. Wy koniec, na razie. Trzymajcie się, to tyle z ponagrywania. Ale pocofnąłem, niciul. Wyszedłem, zobaczę i mówię, nie no, nic nie trzasnęło. Wziąłem do przodu powoli jedynka i na pełnej petardzie na dwie ręce się zapiąłem i mówię, nie no, musi pójść w końcu, no i poszło. Ale kto miał 30, kto miał 60, to widzi.
opon nie była, jak opony były kupione nowe, to czy PK, to nie wiem, czy to też opon w orce nie był od razu. Na raurbie skibę, tak jak wczoraj, kurwa. O kurę zawadziłem i nie było. Nowy zerkę mają. Przynajmniej. O kurde, powiem wam, tak głęboko do rana i nie mają jeszcze takich maszyn do uprawy, ale leci zestawik ładny. Się dzisiaj nawozi. Pół wioski zanim jechałem, nie mogę go kurde wyprzedzić nigdzie. To dzisiaj caluśki Boży dzień, no trochę obornika. Trochę obornika tutaj nawozi. To jest cała ta ósemeczka, która tutaj robiła za miedzą. To sobie żeśmy nagrywali kiedyś. Dobra, nie ma sensu. To agregat pójdzie w ruch i się ogarnie. No także co, no tam jest hektar 30-40 i tu mamy nawet nie pół hektara. Głównie dwa kawałki, no bo tu jeszcze tu dochodzi kawałek, nie? Tu jest 15 arów, 10 może. I tak zostaje, no tamto pod gro, ale no to już sobie tata sam zasieje. Chyba, że gdzieś tam, nie wiem, na święta, nie wiem, czy będę zjeżdżał, bo dopiero co teraz będę. Więc nie wiem, nie mam pojęcia, najwyżej tata zasieje, a przyjedziemy sobie na wiosnę gdzieś na jakieś opryski. Zobaczymy, jak ten grog sobie daje. Daje radę. Nie mam pojęcia, gdzie pójdzie na następny sezon. Może tutaj? Choć bardziej tamta ziemia wymaga. Byłbym za tym, żeby zaraz za miedzą ten kawałek jest taki, co ja kiedyś miałem te swoje, ale 2 hektarki, to tam bym ten grog dał. Tak, żeby wiecie, stopniowo się co roku przesuwać w tamtą stronę, nie? Bo już wprawdzie po trzeciach będzie grochem, więc jeżeli może za sezon, choć wątpię, to że sączków nie ma, to nic nie damy. To, że żeśmy, zobaczcie, nawet atilką wjechali, poszło to na głęboką, chuja to dało. Woda w rowie stoi i to tylko mówię. To jest tylko dla oka, o, można powiedzieć, że zrobiliśmy robotę dla oka, bo dla oka woda nie stoi na polu. Żeby wjechać, to niciula. Kurwa, wyciągą. O, tu jaka ładna Elvis Presley. No i niech dzisiaj to jeszcze trochę tą glinę przesuszy, ona powinna krusza się zrobić. Będzie wilgniej, to powinno się tu na luzie rozwalić to. Takie to życie na naszej polskiej wsi, no. Co nie rusz, patrzę, każdy nowym ciągnikiem zapierdzielał dużym agregatem. A ty się, człowieku, pow! Ale przejęcie, ma zajęcie. O, żyć. To, że trochę nudy jest, bo prawie ostatnio to głównie na tym opierają się, bo przyjeżdżam, na raz nagrywam kilka vlogów, później na lato przyjeżdżam, na raz kilka vlogów. I taka monotonia. Dobrze pamiętam, że non stop tylko miniaturki z wiosny i miniaturki z lata. No tam wiadomo, z jesieni też jest coś racji. Ale tak to nic ciekawego. Oprócz takiego małego rozwoju jak wymiana maszyn, to tu nie zobaczymy. Tu jakichś innowacji wielkich nie będzie. Może gdzieś tam w tym roku spróbujemy bez orkowca wziąć na 1 hektar, żeby
jeździć. Chcę tutaj bardziej też rodzicom pokazać, że tą całą robotę, którą tu teraz robimy, no jest w jakiś tam pewien sposób niepotrzebna. I można byłoby to upiąć do, zamiast 5 prac, to upiąć to do 2. Maksymalnie 3. Ale to będziemy sobie już bardziej myśleć na pożniwach. Zobaczymy, co ten rok w ogóle przyniesie, bo zboże wszystko, co było w garażu, poszło, a zresztą wy nie widzieliście jeszcze, pardon, że lekki spoiler, ale na ten moment zboża nie ma, jest pełniutkie. Pełniutki tutaj śpicherek cały. Jest pomysł na dobudowanie tego obok śpicherka. Tak jak tutaj ten dach, to nie wiem, czy go będziecie na kamerze widzieć. O, tak jak na wprost teraz. To jest taki niski dach z kominem. Jest pomysł stawić na dole rynnę taką. Dobudować z kilka pustaków i tam, wiecie, wrzucać zboża, wtedy ono praktycznie moment by było, to jest pod skosem, tak? Ono by do tej rynny spadało i jakoś tak zrobić mechanizm, taką żmijkę, żeby dosypywało, jak będzie potrzeba, po prostu tutaj tam, gdzie się robi śrutę. Fenek w tym garażu, myszy, nie myszy, tu perele przewozić, to dosypywać to kilka razy, to ciut. Silosa dada też nie chce, więc mówię, dobra. Będziemy myśleć i będziemy myśleli nad budową tutaj jeszcze takiego ala chlewa wraz z garażem, tak żeby tych świń troszkę więcej jeszcze trzymać i do tego, żeby było gdzie Johnego schować, żeby nie stał na dworzu, no bo niestety, jak wiecie, no John Deere się nie mieści totalnie nigdzie. Dzień dobry, sobotni poranek. Jak widzicie, już końcóweczka po przesiadek zrobione, mamy ostatni przejazd tak naprawdę z agregatem. Wczoraj już mi się troszkę odpalać nie chciało, po pierwsze było późno, po drugie taki trochę człowiek zdenerwowany, bo mała awaria się przytrafiła. Z jednej strony może i dobrze, to był jakiś chyba znak z góry, że taka mała awaria była, bo generalnie odkręciło mi się odcięgna tu od ramienia. Wiecie, ten szpil, który tu trzyma go przy ciągniku, to jest takie na 3 śruby. I tak wiecie, ja już wjechałem, wrony odpiąłem. To ja zdążyłem się wyłączyć. Gdybym pewnie wrony odpinał i nagrywał przypinanie agregatu, to byśmy to widzieli na filmie. I sobie przypiąłem agregat już saluśki. I tak, kurwa. Patrzcie, to ramię mi coś tak dynda. Zresztą zaraz wam pokażę. Kurde, taka fajnie, tak fajnie ciepło, gorąco od tego bija, taki zimnawy wiatr, nie? To takie najgorsze w tym przypeku, bo tu drzwi otworzy, to zaraz owieje. O, tutaj to jest przykręcane na 3 śruby. I mówię, dobra, trudno. Położyłem się pod niego, zobaczyć, co tam w ogóle jest. Kurde, znowu kamień. Jesus Christ. Nie no, pójdę, no słuchajcie, kiedyś w Mokrzynie to się nie takie zbierało. Znaczy inaczej, w Mokrzynie było tego pełno. I się taki już, no, to był najmniejszy, jaki się zbierało. Ale wiecie, że u mnie kamieni nie ma, no to aż grzech by było nie wyjść. Nostalgia dla starych widzów, no kurde. Zaraz sobie ten temat też poruszymy, ale dokończę tutaj. Ja się pod ciągnik kładę. Patrzę, no gwinty powyrywane tak trochę. Jedna śruba się zgubiła. Prawdopodobnie, wiecie, to przy wronach wyleciało. Bo wrony od lewej do prawej bujały i to najłatwiej to tak było, żeby się rozkręciło. Ja tak leżę, patrzę. A zwolnica, no nie no, palec by mi się nie zmieścił. Trochę w zasadzie pół palca by weszło. Wszystkie śruby tak od połowy, cały dół. Od zwolnicy, od koła odkręcone. Mówię, ja pierdzielę, jaki fart. Że ja się akurat pod ten ciągnik położył, bo tak to masakra. No i wiecie, podlewarował, dlatego też zaczep mam na prawą stronę, bo sobie go podlewarowałem, podniosłem do góry prawe koło i wiecie, na easy wszystko sobie przykręciłem. Więc czajcie to, że przez całe pole, caluśkie,
Ja miałem te kamienie, które leżały na łyżce, czyli trzy może. Albo cztery. No były chyba ten, ten i ten. No to były trzy, a resztę teraz dorzuciliśmy. To jest dla was, nie? To jest dla tych, co robili. Tak, musiałem wychodzić i zbierać kamienie. No, także wiecie, zanim jeszcze znalazłem śrubę, która by tam pasowała, bo to 23, nie wiadomo czemu, wszystkie inne 24, tak to bym odkręcił od zaczepu, przykręcił i dzisiaj by się ten, i bym tak to sobie już wczoraj to miał uprawione. To nie, kuźwa. Dopiero jedną znalazłem i przykręciłem w porządku. No, no ale zanim wyjechałem, to już żaruba była. To jest kamień. Oh my goodness. Tego się tu nie spotyka. No nie, no ja mówię, to jest niemożliwe w tym momencie, co się teraz wydarzyło. Ile na tym ostatnim przejeździe nam się trafiło kamieni. Ja jadąc na tą stronę w ogóle tego nie widziałem. Mówię, a tu się przypchało. No już wiemy czemu się przypchało. Kuźwa, na Solcu największy kamień od lat. Czekajcie, go wrzucę w tą drugą może. Jeszcze takie serduszko dla mnie, Jezus Maria. O, jakby palec został, no to wiecie co. I już kurde po ciemku ten tu porobił, nie wiem, 6 przejazdów, jo, 6 przejazdów było. Mówię, nie no, jadę do dum, bo i tak nadawali, że będzie padać, mówię, ja pierdzielę, to będę musiał nowo uprawiać. Mówię, nie ma co ryzykować. I objechałem 6 przejazdów dzisiaj, o, widzicie. Zresztą ile mam teraz na świeżo zrobione. No a powracając, wielu z was ciągle pyta, kiedy giermokrzyn? Kiedy jakaś robota, kiedy wrócę do bronowania i w ogóle, słuchajcie. Gdyby nie problemy zdrowotne i w ogóle, to pewnie by człowiek tam robił. Ale powiem wam, że ja już w wieku 28 lat się czuję, jakbym miał 40 parę, bliżej mi już, żeby się położyć chyba. I niestety no te alergie to wszystko no wykańczają, wiecie, ja teraz mam duży problem, żeby przyjechać na Solec porobić parę dni w polu, bo później tydzień leżę chory. Fakt, że moje, wiecie, mam te sterydy do nosa, mam te tabletki i to wszystko, ale kurde, to jak się porobi w takim kurzu, to nic nie da, więc no muszę na to niestety odczulanie iść. Bo mając uczulenie na kurz zbożowy, na krzyba, główne rzeczy w rolnictwie, no kurde, nie ukrywajmy, tak? Dobra, tu cofniemy ten kawałek. Dlatego też, słuchajcie, zdrowie było dla mnie ważniejsze niż nagranie jakichś tam vlogów. Bo jednak też gdzieś tam to zdrowie trochę się popsuło, bo wiecie, to marzec, wiecie, najwięcej bronowania, to jeszcze takie właśnie pogody, że tu kuźwa słońce świeci, tu kuźwa zimno i teraz tak, w tym Ursusie jedyną całą klimatyzacją to są kuźwa drzwi i okno. Okno to po chuju, bo się kurzy, więc wszystko udupcone. Drzwi za mało i to tak, co chwilę po kamień wyjść. Zresztą, oglądaliście, nie muszę wam mówić. I ja non stop byłem chory, to wiecie, a to dwa dni poleżałem, pobrałem jakieś leki, się nie doleczyłem i no bo kurde, no 300 hektarów zbronować powiedzmy czasami bywało, czy tam 200. Na wiosnę to nie był lada mały wyczyn. Tym bardziej, że się kamienie jeszcze zbierało przy tym. Gdzie dobrą połowę dobre tego czasu właśnie bronowania zabierały kamienie. I mówię, no niestety, no zdrówko się posypało z takiego momentu, że praktycznie gdzieś tam tylko u siebie teraz nagrywam. A i tak jak sami dobrze wiecie, jak oglądacie na co dzień kanały z gier, to no stop, też jakieś infekcje łapie i to wszystko nie jest siebie warte. Dlatego też mordeczki, no musicie to wybaczyć, że niestety no mokrzy u mnie raczej nie wróci, a jeżeli wróci, to na pewno nie jako praca, tylko bardziej jako takie wiecie, wyjazd na nagranie vloga i tyle w temacie. Bo ja mówię, jak mam jechać nagrać vloga, a później tydzień zdychać, to niezbyt. Tu jeszcze dzisiaj jest ten plus, że to nie jest tak jak w lato wtedy, gdy jechaliśmy na Petnary.
bo wtedy miałem u siebie siewy przed bednarami. Tak się kurzyło, że ja z minuty na minutę w bałowaniu to już na oczy nie widziałem, bo wiecie, alergia to oczy zaraz wszystko puchnie. I ja już wtedy po bałowaniu, dlatego sobie powiedziałem stop. Maliny, stop, dziewczyny, it's my life. Trzeba coś zrobić. Dobrze, to nie wyszło, bo już wiecie, gdzieś tam na bednarach mieliśmy blisko stanowisko Neglaka, to już z chłopakami pogadałem, mówię, to już może Ursusa wspomaganie mu zrobimy. Stawimy kabinkę, tak żeby już nawiewy były wszystko. Kurde, ja bym wydał z 15 tysięcy lekko, a to nadal by był szyper. I dlatego też był pomysł taki, że no ja muszę kupić ciągi, bo jak nie kupię, to tu rok, dwa i naprawdę nie będę przyjeżdżał naprawdę robić tu w polu przy takich akcjach, gdzie się mocno kurzy, bo nie dam po prostu sobie z tym rady. No ale całe szczęście, no dzięki wam mogę spełniać swoje marzenie i cholernie wam dziękuję. Tak wczoraj sobie jeździłem, tak mówiłem, bo przy siewach poruszę ten temat, ale że to już się napomknęło, to poruszę go teraz. Kurewską mocno wam dziękuję za spełnienie marzeń, naprawdę. Bo gdyby nie YouTube, gdyby nie to, że mnie oglądacie, tego by nie było. Ciężko mi powiedzieć, co na ten moment by było, gdyby nie YouTube. Ale dzięki temu właśnie, że jakieś przychody z tego kanału są, to mogliśmy sobie nowe nabytki pokupować, żeby i się wam lepiej oglądało, mi lepiej robiło. I tu mówię, to nie jest gospodarstwo nastawione, mówię, że jakieś rekordy będziemy osiągać. Ja to tutaj bardziej jako hobby, zresztą no, rodzice tu bardziej też nie jako zarobek, bo no, nie żyją z ziemi, tylko jakieś tam świnki trzymają, jest to dodatek tak jakby do tego wszystkiego. Więc tutaj mówię, bardziej u nas to gospodarstwo jako hobby, nie nastawione na duże koszty i nie nastawione na duże przychody, po prostu żeby było swoje i tyle w temacie, dlatego też u nas jest jak jest. Dobra, dziękuję. Teraz tak, nie wiem, gdzie mam wywalić ten kamień. Pojedziemy do domu, bo rodzicom czasami gdzieś potrzebne są takie rzeczy. A jak będziemy stawiać tą wiatę, wiatogaraż, to może się przydać kamień, więc spoko. No tu ma przeżyta Gromkowskiego, jak dobrze pamiętacie. Tu jest całe przyjrzeć, to tam jest pszenica. Tu mamy jęczmienia. Jęczmień trochę przyżółknięty, ale jest za gęsty. Jak pamiętacie, ja go wtedy przewałowałem, jak on był już taki, bo nie był powałowany i pecyny były takie wielkie, ja mówię, w dupie, jak się nawet połowa połamie, to i tak go będzie za dużo, bo tu jest chyba z 2,5 metra albo i więcej. Tu jest pszenica, przydałoby się wziąć graweczki i chyba podosiewał w tych niektórych miejscach. O, ale skurwysyn kred mi poryl. O Jezus, mało kiedy tak się tutaj skubańce wkradały. Więc przyjdę i sobie do wiosenny i dosieję te place, bo to i tak na paszówkę, i tak na paszówkę, więc wiecie, easy. Kurde, mamy dosyć dobry czas i się teraz zastanawiam, czy jechać uprawiać tutaj 5 minut i uprawione. Dobra, jedziemy uprawić, bo mówię, ten sam siewnik w sobie ma też jakieś tam uprawkę lekką. Kurde, ten groch tu trochę pognieciemy, mam nadzieję, że on sobie odbije. O, i oborniczek, który trzeba rozwiązać, co mama z babcią sobie go rozrzuciły. Czekajcie, dobrze by było, jak ja bym jeździł lewą stroną naokoło. No to proszę bardzo. Tak się przejedziemy. Wczoraj raz jechałem, jak sobie na pole przejeżdżałem, bo już mówię, nie chcę mi się objeżdżać naokoło, bo mówię, tak to dojadę, to będzie no, tak jakoś, nie wiem, trzeba tu oświetlenie pomieszczą, że będzie
będziemy w stanie to sobie posiać. O, tu muszę tak na krawędzi, że tak powiem. Kurde, tu będzie trochę jeżdżenia. To pole tak dziwnie spina idzie. A to już jak będę bliżej, to będę widział. Kurde, no. Zobaczymy zresztą do siewu tamtego grochu, tak jak mówiłem, jeszcze jest chwila. To jeżeli ten nie będzie mógł się zbytnio podnieść, to zrobimy wsiewkę. I tyle, no. Po co ma puste pole wstać, nie? Zbierają. A tam już z tyłu widać nowy nabyteczek. O, smacznego. Johnuś.
No cześć, dzień dobry, witam was serdecznie. W to zimowe, mógłbym powiedzieć. Popołudnie, niestety do dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, koło zera się kręci, no ale zresztą po wczorajszych opadach, no sami dobrze widzieliście. Ustawiamy siewniczek, słuchajcie, przedstawiam wam siewniczek Juko 3-metrowy wraz z podsiewaczem, słuchajcie, do nawozu. Siejemy sobie teraz jęczmień, więc chcieliśmy pod jęczmień sobie tego nawozu wsiać i zobaczyć, co to z tego będzie. Wiecie, to jest oszczędność, nie? To jest oszczędność. Jeśli chodzi o te czasy teraz, takie precyzyjne wysiewanie, a nie typowo. Chcieliśmy tu też tego samego jęczmienia, że tak powiem, sprawdzić do lewej strony. Do lewej strony. No, jeszcze nawet, jeszcze troszeczkę. Lecie, musimy się nauczyć siać, bo to jest całkiem inaczej. O, teraz jest git. Teraz tak git. Bo no tak wiecie, tak mokrzynie siedzi, bez znacznika, bez niczego, my musimy się przyzwyczaić, no bo to całkiem inaczej jest niż dotychczas. Także fajnie, bo już zobaczcie, tutaj mamy na sprężynce docisk. Z przodu oczywiście idą graczki z nawozem, za nimi idzie fajnie, bo wał. I od razu mamy wysiew. Więc fajnie, bo no wczoraj, no niestety, widzieliście pewnie chwilę wcześniej przed tym materiałem, co się w ogóle działo. Miałem już wszystko uprawione, siewnik mieliśmy spięty, wszystko żeśmy przygotowywali. No i niestety, no przyszło to, co przyszło. 10-minutowa fala, tak to można nazwać. O kurwa. Darmowy nawóz. No to posiewa. Spadł taki grad i tyle deszczu przez tą chwilę, że niestety, no masakra, nic z tym nie szło więcej zrobić. Czekajcie, czy nie do lewej? Chyba jeszcze trochę do lewej. O, lecie, trzeba się, mówię, przyzwyczaić. Na razie jeździmy sobie trójką polową. Teraz prawdopodobnie dosypiemy sobie już jęczmienia wraz z owsem, bo będziemy tu chcieli wymieszać i sobie sprawdzić, jaką ola. Oczywiście mieszaneczkę, owiec mamy od Bronkowskiego. Tutaj będzie jęczmią cała ten union, więc takie fajne małe połączonko tutaj będziemy mieli. Ustawianie kółek bardzo fajne. Trzeba po prostu gdzieś dobrze wyczuć, bo mówię, pierwszy przejazd jechaliśmy, mieliśmy ustawione na 10, na 7. Było lipa, bo niestety kółko szło tam w górze, więc no to musieliśmy sobie to przestawić po prostu na jest teraz bodajże 7, 8 na 9 jest i tyle było finalnie ustawione, jak kupiliśmy ten siewniczek. Nowy nabyteczek już w tamtym roku, można powiedzieć śmiało, że zakupiony z racji tego, że nie było co nagrywać, więc się wam nim nie chwaliłem. Dopiero teraz pierwsze testy, że tak powiem, tego wszystkiego. No i John Deere kolejną maszynę, którą ma tak naprawdę do swojej jazdy, bo nie ukrywam, jak będzie zasypany pełny, to przodek czasami lubi poderwać. Także no jest jakiś tam ciężar na pewno. Wiecie, u mnie nie są skorzy do wysiewania, że tak powiem, dużej ilości nawozów, więc chociaż jeżeli będziemy wysiewali podczas siewu, no to spoko. No musimy jechać sypać. No nie ma nic już praktycznie. Dlatego no tutaj mówię, żeśmy ważyli, tata chciał około 2 metrów. Wyszło finalnie na wadze 1,80 m, ale powiem wam, że zmniejszyliśmy to już trzykrotnie, bo byśmy tych dwóch przejazdów nawet tu nie zrobili. Fakt, że wsypaliśmy, słuchajcie, ile? 15, 60 kilo. No i ono, 60 kilo w jedną i w drugą stronę. Wiadomo, tutaj jest długi kawałek, tak? Więc to też się całkiem inaczej liczy. Do końca nie opuszczaj, nie? Okej, wreszcie sobie teraz w ciągniczku pojeździmy. Wiecie, mogłem wykorzystać to, że był tata i mógł mi
posiać, a ja sobie polatałem dronem, bo niestety no mamy tego drona, kurde, słuchajcie, a człowiek nawet tego nie poużywał. Dobrze, żebym poprzestawiali ten siewnik, bo chyba na początku ten jęczmień, co sialiśmy, to słuchajcie, tam z 250 kg kuźwa wyszło. Głębiej. Z 250 kg wyszło. Więc no, za dużo. To na pewno. I nie ma co się... Nie ma co się, słuchajcie, pierdzielić z ważeniem. Jednak to, co było na tabeli, to była petarda, bo na tabeli, słuchajcie, pokazało to idealnie. Czyli to, co żeśmy sobie wcześniej w domu przeliczali, czyli tam A, 5, 6, coś takiego. Więc to wyszło o wiele lepiej. Dobra, teraz będzie człowiek musiał sobie to ogarnąć, jakie szerokości. Bo tego jest to najbardziej ciekawe, to co widział tata z kabiny, a to co widzę ja. Raczej po kole tu się nie jedzie. Prawo, dobra. Jo, jeszcze. No dobra. Tak? Czyli trzeba na błotnik trzeba patrzeć. No. Ale teraz mam dobrze, jak na błotniku jadę, to wiesz. Dobra, zostawiamy tu, słuchajcie, bo tu będą ziemniaki. Okej. Jo, dobra. Dobra. I tam chciałem dla was ponagrywać, ale kurde, słuchajcie, tak się skupiłem na dronie, bo niestety strasznie mocno wiało. I ten dron też, to pewnie będzie widać po niektórych ujęciach. I to słabo było. Dobra, tu widzę, jest o ciemniaku. Boże, kocham cię, John Deere, za to ciepło, które ty mi teraz dodajesz w środku. Ja powiem wam, czy wcześniej, kurde, poznaniakiem? Nie pamiętam, może raz w życiu siałem. Tak to w ogóle praktycznie gdzieś tych siewów nie robiłem, bo był tata. To gdzieś podobnie jak u Krzysia, zawsze u Krzysia siał tata, Krzysiu inne prace robił i to też podobnie zawsze było. Gdzieś wolałem, żeby oni sobie sami posieli, bo mi się to i tak nie podobało, że wysiewaliśmy aż tak duże ilości. No ale teraz już człowiek wie, tu trzeba będzie nieźle poogarniać to wszystko. Czekajcie, ja sobie tutaj muszę jechać do przodu. O, coś takiego. Dobra, cofniemy. Ja mam dwójkę wrzuconą. Ciko tam wariuje. Dobra, cyk, cyk. I teraz tak. Dobra. Tu wiecie, będzie na ziemniaki. Dlatego też jest tak zostawione. Myślałem, że ogólnie będziemy jeździć dwójką drogową. Ale niestety miał za ciężko. Jednak no jest trochę, wiecie, ta uprawa tutaj idzie i w ogóle, więc się to też nie ma co dziwić. Dobra, dojedziemy i ja będę musiał sobie... No to jest takie, wiecie, niewymierzone, to ciężko, ale później tata sobie to podosiewa wszystko, nie? Ja tu patrzę w ten. Patrzę tu. Dobra. I teraz tak, cyk. Więcej, powiem wam, że pewnie jeszcze by trzeba było trochę odjechać. Ale no już przynajmniej będziemy na lato wiedzieli, że jest ok. No i wiecie, 3-metrowym, kurde, no to ubywa, co mam was kłamać. Zobaczymy też, co zrobi ten nawóz, choć no mówię, no tam trochę za dużo. Za duża dawka w ogóle poszła. Pada, jest minus 2 odczuwalne. Więc nieciekawie, ale... Ale powiem wam szczerze, że lepiej to zasiać, niech już to będzie w ziemi sobie czekało, bo to i tak nie wystartuje prędzej niż pogoda się nie zrobi. I dopiero później już, a niech będzie znowu tu lało i nie da się wjechać, no ciężko powiedzieć.
używałem jeszcze. No jak nie było, to po co? Ale działa. Możeśmy pojechali prościutko. Wiesz też, że nie za mocno, nie? Dobra, trochę tu wyrównajmy. No to wysiewamy w ogóle końcówkę. Ale to padać zaczyna. Wysiewamy końcówkę, dlatego też tutaj wiecie, i tak tu kury wydziobią. To tata sobie już później na spokojnie tu dorobi i prawdopodobnie jak teraz ziemniaki będą już ogarnięte, to wszystko tu będzie podosiewane, ale powiem wam tak na szybko, bo to wiecie, wszystko człowiek tu bardziej się zastanawia, czy wszystko będzie ok, czy jest w miarę poustawiane. Tak na szybko, jak mam ocenić? Bardzo jestem zadowolony, bo wreszcie jest ten docisk, którego mi brakowało. Wiecie, chcieliśmy talerzowy, bo na tych klinach było ciężko, ale tak to nie ukryłem. O, i teraz prawdopodobnie idealnie jadę tak, żeby to się pokrywało wraz z tamtym siewem. To na pierwszy moment jestem bardzo zadowolony, bo mówię, jednak ten docisk, jak jest już na sprężynie, to jest całkiem co innego niż te kuźwa odważniczki w Poznaniaku, więc to ja naprawdę duży plusik moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o ten siewniczek. Dobra, za dużo nie musimy podnosić. No i słuchajcie, skrętność John Deere'a, nie? Nie? Bo to może poprzeczniak! No, także... Czekajcie, o, jedyneczka. O, jak przy drogowych to później jest... Trzeba się tu biegami nabawić. Powiem wam, że w siebie wolę ten rozpęd wziąć z racji tego, bo ja wolę powoli jej opuszczać. O. Bo tata, kurde, tak trochę szybko, nieprzyzwyczajony. Puszczaliśmy i wiecie, to się tam pchało. O Jezu, wybaczcie, że jestem taki pociągający nosem oczywiście. Ale no tu się dopiero rozgrzałem teraz, no serio. Odpadę jak zdjąłem ręce od drona sterowania. To słuchajcie, nie mogłem go złożyć, nie, chwilę musieliśmy poczekać, przyszedłem do tumnika se dotknąć. No naprawdę tak zważony to szok. No ale no tak jak mówię, napiję, jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak to będzie później. Będziemy oceniać dopiero tu po tych siewach, takich od połowy pola, bo już ten siewnik był tak naprawdę ustawiony. Ale jest bardzo ładnie, nie? Jest, chodzi o to, że nawet po siewie nie trzeba byłoby teraz wałami, no niestety wałami nie wjedziemy na ten moment. Nie wiem czy w ogóle wjedziemy i co będzie tutaj z tym wiosennym tak naprawdę. Starczy? No to super. Co będzie z tym wiosennym, czy będzie w ogóle wałowane, no bo nie ma co skorupy tutaj robić. No i dobrze, że to ten nowy siewnik, bo prawdopodobnie bym musiał tu uprawić jeszcze raz, no bo trochę się to zbiło. I przy tym naszym to by takie bazgroły niestety wyszły. Dobra, bo mi się bateria kończy. Dobra. Czekajcie, muszę wyżej? Nie, nie muszę. Będę kończył, żebym ja się zdążył z wami mi się pożegnać, bo niestety, powiem wam szczerze, nie wiem czy przez to zimno jakie było na dworzu, tak szybko mi padła tamta bateria, że ja praktycznie miałem full i niestety mi się rozładowała, nie wiem co ja nagrałem na siewniku chwilę. Więc prawdopodobnie przez to i musiałem jakąś sięgnąć, którą miałem niedoładowaną 39%. Także słuchajcie, wam dziękuję za te vlogi wszystkie. Dziękuję za spełnianie marzeń moich. I mam nadzieję, że pokrótce jakiś tam waszych związanych z vlogami. Wiecie, wszystko to nauczenie. Jak już człowiek to ogarnie, to później łatwiej będzie prowadzić te vlogi. No bo to tu się człowiek zastanawia jeszcze czasami i to wszystko, więc nie ukrywam, że po prostu gdzieś tam może nie wyszły te vlogi tak jak wy żeście to oczekiwali, nie? Także co, dziękuję wam ślicznie za te kilka vlogasów. Raczej następny po tych vlogach, no to będą już żniwa. Ja po tych jak skończę... Co? Mam do fulla, no. A, bo tutaj koło idzie po tym. Dlatego. Tak.
także jak będę już w trakcie robienia tych vlogów, będziemy ruszać dalej z tamtym, tak żeby już ten vlog żniwny się tutaj pojawił. Dobra, dzięki śliczne, do usłyszenia w kolejnych vlogach i trzymajcie się mordeczki, na razie, cześć!